Smart Kids Planet to pierwsze w Polsce centrum mądrej zabawy, powstałe w nurcie trendu edutainment, który jest bardzo popularny na zachodzie, jest popularny na dalekim wschodzie, natomiast w tej części Europy dopiero pojawił się wraz z naszą obecnością. W samym centrum znajduje się 9 stref, każda z nich opiera się o rozwój kompetencji przyszłości i tak, żeby obrazowo opowiedzieć, no to my jesteśmy takim miejscem, które łączy w sobie najlepsze cechy z sal zabaw i centrów nauki. My jesteśmy gdzieś dokładnie po środku. Znajdujemy się w sali Fantazjo i łączymy tradycyjną zabawę, czyli kolorowanie kolorowanek przy użyciu kredek, flamastrów, czyli właśnie rozwoju tej motoryki małej i haptyki, ale z jednoczesnym oswajaniem z nowoczesną technologią. Ta sala powstała dzięki środkom z funduszy europejskich, ponieważ jest to zaawansowana technologia algorytmu przetwarzającego obiekty 2D w 3D i tak naprawdę, gdyby nie te środki, my takiej innowacji w Polsce byśmy nie wprowadzili. W ramach środków unijnych otrzymaliśmy sumę dofinansowania na poziomie 336 tysięcy złotych, więc sami Państwo rozumiecie, jak duże to są pieniądze. Wnioskowaliśmy o nie w ramach programu Inteligentny Rozwój. I my ten inteligentny rozwój wdrożyliśmy w uczeniu maszynowym, właśnie w tym algorytmie przetwarzania obrazu 2D, czyli w naszym przypadku kolorowanki, na projekcji obiektów 3D na wielkim ekranie, który widzicie Państwo za moimi plecami, bo dzieci te kolorowanki 2D mogą zeskanować z wykorzystaniem skanerów i następnie mieć interakcję z tymi obiektami na tym dużym, interaktywnym ekranie. Weryfikujemy te możliwości ubiegania się w zakresie środków na innowacje, bo my już dzisiaj wiemy, że obszar edukacji dla dzieci jest ściśle powiązany z rozwojem innowacji i tych elementów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.